Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Lekcja biblijna numer 10. Życie Kościoła. Wstęp. Tekst pamięciowy. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie. Co dobre, tego się trzymajcie. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 20-21. Myśl przewodnia. Paweł udziela Tesaloniczanom, zarówno przywódcom, jak i szeregowym wyznawcom, bardzo praktycznej, a jednocześnie uduchowionej rady. Jak powinni odnosić się do siebie nawzajem? Apostoł kończy swój pierwszy list do Tesaloniczan 17 zaleceniami, po których następuje końcowa modlitwa. Lekcja tego tygodnia rozpoczyna się analizą 3 zaleceń dotyczących postaw członków zboru wobec przywódców po ich przestudiowaniu, 6 zaleceń mówiących o tym, jak przywódcy zboru powinni postępować wobec współwyznawców. W kolejnych 7 wersetach znajdziemy 8 krótkich zaleceń. Można je podzielić na 2 grupy. 3 rady dotyczące zachowywania pozytywnej chrześcijańskiej postawy i 5 rad na temat postawy wobec nowego światła zawartego w proroctwach. W końcowej modlitwie Paweł podsumowuje zasadniczy temat listu. Jest to życzenie, aby wierzący w Tesalonice i w innych miejscach nadal wzrastali w uświęceniu aż do powtórnego przyjścia Jezusa. Innymi słowy, mają oni żyć każdego dnia, przygotowując się na przyjście Pańskie. Czy może istnieć przesłanie, które byłoby teraźniejszą prawdą w pełniejszym tych słów znaczeniu? Część na niedzielę. Postawa wobec przywódców. 2 wersety będące podstawą dzisiejszej części lekcji następują zaraz po zaleceniu podsumowującym lekcję ubiegłego tygodnia. Napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego. W zborach trwa dzieło wychowywania i uczniostwa. Dzisiejsza część lekcji dotyczy tego, jak uczniowie powinni odnosić się do działań swych przywódców i nauczycieli. Przeczytaj pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 12-13. Co jest zasadniczym przesłaniem Pawła w tych wersetach i jak możemy je odnieść do siebie? W jaki sposób możesz lepiej współdziałać z przełożonymi w Panu, wspierać ich i miłować? 12-13. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak nagi goręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Grecka składnia 5 rozdziału 12 wiersza wskazuje, że 3 wyrażenia w drugiej części wersetu odnoszą się do tej samej grupy ludzi, przywódców zboru w Tesalonice. Paweł wzywa współwyznawców, by darzyli uznaniem przełożonych. To zalecenie wynika być może z faktu, że niektórzy członkowie zboru odnosili się do nich z pewnym lekceważeniem. Słowo napominają zawiera element znaczeniowy nawiązujący do pouczenia, ostrzeżenia, a nawet przywiedzenia do rozsądku. Paweł uznaje tu, że przywódcy zboru nierzadko bywają zmuszeni do okazywania trudnej miłości. Tego rodzaju przywództwo nie zawsze jest dobrze przyjmowane. Ale w 5 rozdziale 13 wierszu autor listu wzywa członków zboru, by szanowali swoich przywódców ze względu na trudne sprawy, z jakimi muszą się oni borykać. Apostoł pragnie, by wszyscy członkowie zboru zachowywali pokój między sobą. Słownictwo tych wersetów odzwierciedla starożytny sposób postępowania z ludźmi.
Myśliciele w czasach Pawła wiedzieli, że kierowanie ludźmi jest delikatnym i trudnym zadaniem. Uczyli więc przywódców, by starannie przyglądali się nastawieniu swoich podwładnych, by byli wyczuleni na ich otwartość, na napomnienia, a także starannie dobierali czas i środki stosowne do rozwiązywania problemów. Ponad wszystko zaś przywódcy powinni być uważnie badać samych siebie, zanim przystępowali do napominania innych. Paweł dodał pewne elementy do tych ogólnych zaleceń. Dla chrześcijan Pan jest wzorem przywództwa, a celem przywódców Kościoła jest prowadzenie współwyznawców ku życiu godnemu wiernych Bożych. W niektórych kulturach panuje tendencja do nieufności wobec przywódców, w innych odwrotnie, do ślepego posłuszeństwa wobec władzy. Jak postawa wobec przywódców dominuje w twojej kulturze i wpływa na stosunek wyznawców do liderów w twoim zborze? Dziękuję.